Miasto Dolnośląską Kursa Konferencję. Po krótkim otwarciu mamy tutaj godzinę na zebranie OSPR-ów. Odbędzie się w szkole. Tutaj ktoś Państwa zaprowadzi, albo ja, albo ktoś z prowadzącym. Ja już nie będę przeciągał, sprawy organizacyjne proszę tutaj do mnie lub do prezesa Malego i oddaję. Witamy w nowej sali. Po raz któryś na wspólnej konferencji szkoleniowej Lubusko-Dolnośląskiej serdecznie witam panie trenerki, panów trenerów, a przede wszystkim prezesa Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej kolegę Ptaka, który także zaszczycił naszą obecność tutaj. Proszę Państwa, proszę się nie martwić, tylko kwestie organizacyjne. Panie Żurasik jest w tej chwili w hotelu z Rafałem Bernackim. Wszyscy dojadą na godzinę swoich wykładów. Jechali z Kielc, wczoraj wrócili, byli w nocy, bo 24 muszą trochę dojrzeć do tego, żeby się tutaj pojawić. I wszystkie, cały program jest tak skonstruowany i wywieszony. Też przypomnijmy za chwilę, nic się nie zmienia. Wszyscy wykładowcy są na odpowiednią porę. I jeszcze taka tylko informacja. Jeszcze raz witam serdecznie Sławka. No, nie omieszkam także za chwilę przywitać także Edytę Suchy, wiceprezesa i trenerkę makroregionalną, która będzie miała pierwszy wykład, ale to za chwilę, a teraz oddaję głos Sławkowi. No oczywiście tylko również witam Państwa, panie, panów. Życzę udanej wkrótce konferencji, jak zawsze zresztą. W tamtym roku mieliśmy na Dolnym Śląsku w Karpaczu, w tym roku w pięknej miejscowości pana prezesa Nowej Soli. Myślę, że będziemy to kontynuowali z obopólną korzyścią oczywiście. Tak jak tutaj pan prezes zaznaczył, mamy wykładowców spoza naszych stron. Wszyscy ich znacie, doskonali zawodnicy, trenerzy, także myślę, że wyciągniecie samą esencję z ich wykładów. No i życzę udanego pobytu, wspaniałego wieczoru również. I zaczynamy. Dziękuję uprzejmie. Ale niektórzy będą mieli dobry wieczór, niektórzy będą mieli powroty do domu, ale tak to mamy ułożone. Szanowni trenerzy, no tak się też się toczy, żeby raz w roku się spotkać, troszkę poplotkować, troszkę się pokłócić, troszkę się poszkolić. No takie jest nasze życie i możemy powiedzieć tak. Wszystko idzie zgodnie z planem. Mamy trenerów w szkoleniach Pajas Białowskiego. Właśnie się pojawił trener koordynator województwa lubuskiego. Pan Mietek zaprowadzi tą grupę lubuską do jednej sanki, grupę dolnośląską do drugiej, do auli i tak będziemy mieli chwilę czasu na przedstawienie elementów szkolenia OSPR-owskiego. I chciałbym, żebyśmy 10:15 te zajęcia już tutaj na sali zaczęli punktualnie, także proszę, jeżeli można to zebranie sprawnie, szybko, na 10:15 zaproszę.